żadnych prawnych możliwości ingerowania w zarządzanie zakładami, które są usytuowane na terenach naszych stref. Agencja odpowiada tylko i wyłącznie za administrowanie stref. Natomiast to jaka administruje? Proszę zwrócić się do innych, do swoich przedsiębiorców. Agencja Rozwoju Przemysłu odpowiada za zarządzanie strefą. A jaki nasz przedsiębiorstwo, jeżeli przedsiębiorstwo łamie prawo i wyrzuca ludzi? Nie, Agencja Rozwoju Przemysłu jest adresatem państwa żalu. No na pewno agencja ma jakieś możliwości działania. Nie ma żadnych prawnych możliwości. Może powinna je zdobyć. Państwo zwolniliście firmę z podatku. Po to, żeby ta firma mała prawa pracownicze? No właśnie. Państwo polskie wydało zezwolenie na działalność tej firmie w strefie pod określonymi warunkami. Zakreślenia zatrudnienia określonej ilości osób oraz dokonania stosownych inwestycji. I tylko i wyłącznie to nie ma nic wspólnego ze zwoleniem działalności. Ale czyli tym warunkiem nie jest przestrzeganie prawa pracy? Ta firma może łamać prawo pracy bezkarnie i agencja mówi, że to jest bardzo dobra sytuacja i się zgadza na tą sytuację? Niestety mówimy o dwóch różnych rzeczach. Mówimy o prawie i proszę się poruszać na gruncie łamania prawa. Mówimy o prawie. Agencja Rozwoju Przemysłu nie ma żadnych możliwości prawnych do tego, żeby rozmawiać z Państwa przedsiębiorstwem. A kto ma takie możliwości? Nie wiem, nie do nas jest to pytanie. Rozumiem, żeby ktoś... Kto stworzył te warunki funkcjonowania w strefie? Rząd polski. A na czym polega zarządzanie specjalną strefą? Niech pani powie, na czym polega zarządzanie strefą. To my w takim razie okupujemy to. Bo my nie wiemy. Nie będzie. Ale pani rząd. Fabryka Chung Hong łamie prawo. Zwolniła związkowców w czasie legalnego strajku. Musimy coś zrobić, ponieważ jak się okazuje, prezes do tej pory nie zszedł do nas i generalnie próbuje się wykpić z tej sytuacji. Prezes się odcina, mówi, że ma to, że ta firma łamie prawo, w głębokim poważaniu go to nie interesuje, nie może nic zrobić. A my żądamy tego, żeby ta spółka zaczęła interweniować nie tylko w takich sytuacjach, kiedy jakaś firma dostaje zwolnienie od podatku, a kiedy nie dostaje, tylko też kiedy łamane są prawa pracownicze. Ma zejść do nas i powiedzieć, co mamy zrobić z ludźmi, którzy 25 osobami, którzy zostali pozbawieni jakichkolwiek środków do życia. Ot tak, na pstryknięcie palca. To on zajmuje się zarządzaniem tej strefy ekonomicznej. Według pana prezesa jedyną osobą, której moglibyśmy interweniować jest pan Donald Tusk może, no bo nie widzimy innej osoby. Jeżeli pan prezes nie jest odpowiedzialny za sytuację, która ma miejsce na strefie ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych, to kto tak naprawdę jest odpowiedzialny? Zatem bierzemy Janta w takim razie. Gdzie jest prezes? 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 My jako instytucja nie mówimy, że nas nic nie obchodzi. To nas obchodzi, tak? Co się dzieje w strefach? Bo po to też jesteśmy instytucją, która zarządza strefami, aby wszystkie strony, które tam działają, mogły prowadzić swoje inwestycje i były zadowolone. Tak więc z naszej strony będziemy chcieli wyjaśnienia szczegółowego też i zamierzamy zastosować takie zapytanie do inwestora, co możemy zrobić. Zgłosiliśmy się też do Państwowej Inspekcji Pracy, a Państwowa Inspekcja Pracy może wydać opinię, ale tak naprawdę nie może sobie nałożyć żadnych większych sankcji na daną firmę. No, taką instytucją, która właściwie jest w stanie coś konkretnego w tej sprawie zrobić, to Państwo. Oczywiście też mówiliśmy do Sądu Pracy, no, ale w warunkach polskich te sprawy będą trwały być może ponad rok.
inwestor. Właśnie w jeden dzień tego nie... Dlatego nie prosił, aby państwo dali jakiś krótki czas inwestorowi na dalej wyjaśnienia, bo ten czas jest bardzo ważny. Jesteśmy w tej chwili bez środków do życia, przyjechaliśmy specjalnie do Warszawy, to nie jest jakaś krótka będzie. Zakreślimy termin z prośbą o stosunkowanie się. Zakończymy jeszcze na spotkanie z państwem, kiedy już myślę państwu swoje wyjaśnienie, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Być może się spotkamy też na miejscu, tak? Tak czy działa strefa. Ja, jak mówię, jestem od niedawna i zamierzam udać się we wszystkie miejsca, w których nasze strefy działają. I z pewnością też w tamto miejsce, w zależności od... To ważna deklaracja. Rozumiem, ma być jak to funkcjonuje na miejscu. No, to jest Trzymamy za słowo. Tak więc jeszcze raz proszę państwa, zakończcie już w dniu dzisiejszym ten proces, bo naprawdę niewiele więcej jesteśmy w stanie na dzisiaj wymyślić. Dobrze, czyli dziękujemy za deklarację i my po prostu jeszcze będziemy odzywać się do państwa z prawą o spotkanie, o co na dziękuję bardzo. Do widzenia.